multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying. You better shave up, 'cause I need the man. Szanowne trenerskie towarzystwo, drodzy państwo, Thompson i Baron. Było to fajne show i wszyscy mnie uwiedliście w trójkę. I jeżeli by oceniać trzy osobne głosy, to takim kryterium chyba trzeba było się odnieść, bo chłopaki troszkę byliście niespójni jako zespół. To był występ trzech osobnych wokalistów, bardzo dobrze śpiewających, ale wy powinniście być spójni absolutnie w pojedynku z Mileną. I dlatego punkt dla Mileny, bo była z sobą bardziej spójna niż wy z sobą, panowie. Yes. Ale cały szacunek full, bo było naprawdę dobrze. Baruś, co ty o tym myślisz? Dla was w ogóle wielki plus za progres od etapów blindów. Jak usłyszeliście was za pierwszym razem, było dużo czyściej i wasza zabawa i energia na scenie jest oczywiście niezaprzeczalna. Pięknie na trzy głosy. Natomiast szczerze powiem, że jednej Mileny starczyło, żeby stawać w szranki z dwoma facetami, więc to chyba plus dla Mileny. Respekt i szacunek z tej strony widać. Kochani, no przeurocze to było, naprawdę. Milena, masz wspaniały kawał głosu. Troszeczkę się tam przestraszyłaś na początku, było ciut nieczysto, ale potem pokazałaś, na co cię stać. Natomiast chłopaki, wy było bardzo w punkt, świetnie rytmicznie. I muszę powiedzieć szczerze, że porwaliście mnie tutaj jakby z takim swoim urokiem osobistym. I trochę Milena czekałam, bo ty masz power, masz jakby zdecydowanie większy głos niż chłopaki razem wzięci we dwóch. Ale wyższe buty, dlatego spacerek no, był trochę ale wolniejszy. Czekałam na ten moment, żebyś tam przyłożyła i ich zmiażdżyła po prostu. I zabrakło mi tego niestety. Dlatego wybieram chłopaków, bo scenicznie mnie trochę bardziej porwali. Dobrze. Ciekawe, jak Marek odebrał całą sytuację. Gdybym zamknął oczy, to byłoby super. Ale jak patrząc, widziałem dwóch kolesiów, którzy chcą rozdeptać fajną dziewczynę na scenie. Prawie właziliście na nią, tak? I zachowują się dżentelmeni. Mi się to bardzo podobało, nie powiem. Mieliście przewagę liczebną i powinniście się zachowywać naprawdę jak drużyna. Powinniście być naprawdę zespołem. Wybieram Milenę, bo się nie da rozdeptać. I świetnie śpiewa. Masz zuch. Dwajesz. Ale i oni też bardzo dobrze zaśpiewali. Tyle, że ani ty, ani wy panowie, ani Marysieńka, ani nawet ja, choćbym bardzo chciał, tylko Justyna będzie podejmowała kluczowe decyzje teraz. Tak, to jest mój problem.